Uważam, że rzeczywiście samotność jest bardzo ważnym warunkiem twórczości pisarskiej, prawda? I można nad tym cierpieć, można to odczuwać bardzo boleśnie, ale jeżeli ktoś już się porywa na to, to musi się z tym liczyć, prawda? Ja byłem pisarzem całkowicie nieznanym przez 40 lat prawie. Ja nie należę do tych pieszczoków pisarskich, prawda, których wszyscy poznają w kawiarni, którym się kłaniają. Ach, kochany panie, jak pan ślicznie wygląda, jak pan ślicznie napisał, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że życie jest po prostu codzienną walką o siebie. To nie tak, że człowiek jest uformowany raz na zawsze. Receptą na szczęście jest po prostu poczucie, że się idzie, że się jest wiernym samemu sobie. Gdyby tak próbować na sam początek spojrzeć z lotu ptaka na twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, to można by się w tym zagubić, bo to jest ogromne bogactwo. Stylistyczne, językowe, mamy tutaj w końcu zarówno opowiadania, słynny dziennik, wspomnienia, relacje podróżnicze, rozmowy. Można by mnożyć gatunki i formy wyrazu. Eseje, tak. Eseje głęboko zanurzone, dyskutujące z kulturą europejską. No i w związku z tym rodzi się takie pytanie, czy w tej wielości można znaleźć jakąś dominantę stylistyczną albo ideową, moralną? Jest coś, co spaja te wszystkie formy? Zdecydowanie tak. To jest dzieło integralne i mimo tej różnorodności tematów i gatunków, chociaż też bez przesady, to twórczość Herlinga jest absolutnie spójna i jego, jak to czasami mówią literaturoznawcy, dykcja jest ustawiona w taki sposób, że każdy, kto zetknął się z tą twórczością, na pewno ją rozpozna. Obcujemy z pisarzem, który we wszystkich formach literackich i pozaliterackich uwiarygadnia to, co mówi samym sobą. Czyli zawsze jest tak, że niezależnie od tego, czy czytamy Inny Świat, czy eseje, czy opowiadania, to mówi do nas Herling Grudziński, człowiek z określoną biografią, z jasno formułowanymi założeniami i tezami, a przede wszystkim wartościami ideowymi, z rozpoznawalnym światopoglądem, no i ze swoim usytuowaniem w świecie. A ta wielość skąd się brała? Z bogactwa doświadczeń, czy może z potrzeby poszukiwań artystycznych? Zróżnicowanie twórczości Herlinga jest sytuacyjne. To znaczy, ono zależy od jego miejsca, czyli tego zróżnicowania w biografii pisarza i zależy także od tematu, od spraw, o których Herling chce mówić. W tym sensie możemy też użyć wobec Herlinga takiego określenia, które stosuje się wobec zupełnie innych pisarzy, kto inny to wymyślił. Życiopisanie. Na życie naszego bohatera bezpośredni wpływ miały wydarzenia historyczne, wybuch II wojny światowej. On sam o sobie mówił, że gdyby nie II wojna światowa, to być może byłby krytykiem literackim, a nie autorem. Przyjrzyjmy się teraz, co Gustaw Herling-Grudziński mówił sam o czasie wojennym. Fantastyczna jego wypowiedź o czasie w okupowanym Lwowie. Zaraz po skończonej kampanii wrześniowej, czyli już w pierwszych dniach października, byłem wtedy w Warszawie, miałem tych przyjaciół właśnie z okresu działalności politycznej przedwojennej, prawda? Przyjaciół właśnie z Orki na Ugorze, z Przemian i tak dalej, i tak dalej, którzy stanowili pewną grupę zwartą. My założyliśmy właśnie pierwsze pismo konspiracyjne w Warszawie, które było na powielaczu drukowane bardzo skromnie. Nazywało się Biuletyn Polski. I założyliśmy organizację, która się nazywała wtedy PLAN, Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa. To wszystko było przed powstaniem Armii Krajowej, dlatego było tak niesłychanie cenne i ważne. Dopiero potem powstała Armia Krajowa ze swoimi egzekutywami, pismami i tak dalej, i tak dalej. Wtedy powstał pomysł,
trochę megalomański, żeby ta organizacja, ten maleńki plan, nawiązał kontakt z władzami polskimi, bo już wtedy powstał rząd polski za granicą. I żeby też spróbował stworzyć podobną organizację we Lwowie, gdzie mieliśmy przyjaciół. Ja przeszedłem na tą sowiecką stronę, prawda? Dotarłem do Lwowa. Tam mieszkałem stosunkowo najdłużej. We Lwowie poznałem Marię Dąbrowską i przyjaciela Stanisława Stępowskiego. Poznałem też wielkiego Ostapa Ortwina. Poznałem też osobę, którą związałem się naprawdę przyjaźnią trwającą do dzisiaj, mianowicie Lidię Ciołkoszową oraz jej synka maleńkiego Andrzejka, który potem był tłumaczem mojej książki Inny Świat na język angielski. Od Dąbrowskiej i profesora Kleinera dostałem taką karteczkę, która upoważniała mnie do zapisania się do Związku Literatów, mimo że nie miałem do tego żadnych podstaw. Istniały wtedy we Lwowie dwa związki literatów i w pewien sposób to była forma deklaracji, kto się gdzie zapisywał, prawda? Ci, którzy zapisywali się do Pancza, uważani byli za ludzi, którzy gotowi są pójść na współpracę, prawda, którzy traktują, powiedzmy, jako szansę pewną historyczną to nadejście władzy sowieckiej. Ci, którzy zapisywali się do Ortwina, to byli tak zwani niepodległościowcy, którzy trzymali się, powiedzmy, byli wierni pewnym zasadom. Tak? Panie profesorze, nie sposób teraz nie zapytać o bardzo ważny i ciekawy moment w historii okupowanego Lwowa i o relacje pisarzy, intelektualistów kontra okupant sowiecki. Czy może pan nam opowiedzieć o tej historii, o tym, jaką strategię okupant sowiecki wykazywał wobec pisarzy? Związek Sowiecki i III Rzesza podpisały wspólny tak zwany aneks do porozumienia 23 sierpnia, on był długo, 39 roku, on był długo ukryty, w wyniku którego podzielono obszar II Rzeczpospolitej na strefy okupowane przez III Rzeszę i przez Związek Sowiecki. Związek Sowiecki wkroczył na te tereny 18 września 1939 roku i natychmiast rozpoczęły się wywózki, deportacje. Natychmiast wprowadzono reguły państwa totalitarnego sowieckiego, aresztowania, prowokacje rozmaite i tak dalej, i tak dalej. Gustaw Herling-Grudziński wspomniał o poligonie, którego celem było wypróbowanie granic, do jakich można się było posunąć w traktowaniu polskiej inteligencji. Po prostu chodziło o całkowitą sowietyzację wszystkich form dawnego życia Rzeczypospolitej. Ale to było bardziej kuszenie, czy raczej działanie przymusem? To oczywiście było jedno i drugie, ale na zasadzie przyłożonego pistoletu do głowy. Albo podpisujesz, albo strzelamy. W związku z tym ludzie nie mieli żadnego wyboru. Ci, którzy chcieli przetrwać, chcieli pozostać niezależni, albo kończyli w więzieniach, albo byli przez pewien czas represjonowani, a później wywożeni w wagonach bydlęcych do łagrów. A co było przyczyną aresztowania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego? Cała ludność polska, wszyscy, którzy przebywali, niezależnie od tego, czy mieszkali, czy byli, tak jak Herling, w trakcie przemieszczania się między strefami okupacyjnymi, była pod absolutną kontrolą. Zresztą NKWD miało wcześniej przygotowane listy rozpracowanych ludzi. Otóż Gustaw Herling-Grudziński, który z misją od organizacji PLAN wyjechał
do Lwowa, miał za zadanie tak naprawdę przedostać się następnie na zachód, a właściwie na północ. On planował zgodnie z zaleceniami swoich starszych kolegów poinformować świat o tym, co się dzieje w Polsce i planował wyjazd do Szwecji. W związku z tym z Lwowa udało mu się przenieść na dzisiejszy teren Białorusi do Grodna. Tam zamieszkał, był ukrywany, ukrywał się po prostu przed sowiecką policją polityczną, ale najprawdopodobniej z powodu donosu nastąpiło aresztowanie. I on gdzieś wspomina w sposób charakterystyczny dla siebie, bo Herling, opowiadając swoją biografię, zawsze, jak tak mogę powiedzieć, rozsiewa takie znaki, czy taką warstwę symboliczną nad wszystkim, co się dzieje. I okazuje się, że mężczyzna, który doniósł na niego, miał na nazwisko Mickiewicz. Przerażające jest to w jakimś sensie. Gustaw Herling-Grudziński opowiadał zresztą później, nie tylko zapisał to w swoich tekstach literackich, ale także opowiadał w wywiadach, jak wyglądał ów pobyt w łagrze później. Zobaczmy, co miał do powiedzenia na ten temat. Nie mogłem się właściwie prawie że ruszać. I przeniesiono mnie do specjalnego baraku, który w takim slangu obozowym nazywał się trupiarnią. Także mimo, że byłem bardzo młody i zdrowy, prawda, wytrzymałem w gruncie rzeczy niecałe 2 lata. Było 8 osób, 7 mężczyzn, 1 kobieta. Myśmy zdecydowali się ogłosić tę głodówkę, bo to była po prostu kwestia desperacji. Nie wiedzieliśmy, co się z nami stanie. Prawda? I ci sowieccy więźniowie przyglądali się temu z przerażeniem, bo to w ogóle było nie do pomyślenia. Prawda? To było takie wyzwanie rzucone władzy sowieckiej. Prawda? Także trzymali się od nas trochę z daleka, jakby byli zadrzumieni. Prawda? Więc gdyby nie było tego całego układu polsko-sowieckiego i tej amnestii, to przypuszczalnie zasnął w tej trupiarni. No ale sytuacja była taka, że był ten układ, prawda, i oni uznali, że nie mogą sobie pozwolić na to, co normalnie by zrobili, bo normalnie, w normalnych warunkach, protest taki w formie głodówki, to byłoby postawienie całej ósemki pod ścianką, prawda. Wkrótce po tej głodówce nas wypuścili. No i kiedy zostałem ja i moi koledzy zwolnieni, mieliśmy tą świadomość, że wychodzimy tylko dlatego, że jesteśmy Polakami. Prawda? A oni będą siedzieć dalej, bo nie są Polakami. No więc to jest uczucie straszne, to pożegnanie na wartowni, czy przy bramie obozowej. I myśmy zostali zwolnieni 20 stycznia i dotarliśmy do tej 10. dywizji, ostatniej dywizji polskiej w Rosji. Cała ta armia była jak gdyby podobna do biblijnych Żydów wyprowadzonych przez Mojżesza z niewoli egipskiej. I tak był traktowany przez nich Anders, prawda? Jako ten, który wyprowadził nas z Rosji. No i tu ten kolejny moment, w którym Herling, opowiadając o swoim losie, wprowadza jakiś rodzaj toposu kulturowego, mówi o generale Andersie jako Mojżeszu. Ale co ciekawe, Herling, przebywając ten szlak bojowy z generałem Andersem, pisał także. To jest niebywałe, że pisał także, będąc pod Monte Cassino. Mamy tutaj pierwszą książeczkę, która ukazała się, autorstwa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wydana w Rzymie w 1945 roku, Żywi i umarli. Czy myślał pan profesor o tej zadziwiającej zbieżności, ale rozbieżności tego pisania i tego, w jakich okolicznościach to wszystko powstawało? No oczywiście. Dodam jeszcze 2 szczegóły. Herling, kiedy pisze te słowa, ma mniej niż 25 lat. Dokładnie w 1945 roku miał 26 lat. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, miał lat 20. Nie skończył studiów. Jest to w związku z tym twórczość bardzo młodego, jeszcze nie uformowanego człowieka, który jest pod wpływem fascynacji wszystkim, co niesie świat. I
ta fascynacja jest nagle przerwana, zniszczona tym, co go spotkało podczas II wojny światowej. Bardzo duża liczba polskich więźniów, osób aresztowanych, które później zasiliły armię generała Andersa, notabene też więźnia, jak i ci, których wyprowadzał ze Związku Sowieckiego, to była elita II Rzeczpospolitej. Ludzie wykształceni. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Kiedy ci ludzie spotykają się w armii generała Andersa, to niemal równocześnie starają się przywrócić to, co było naturalnym odruchem i naturalnym sposobem ich funkcjonowania, czyli różne fazy działalności twórczej. Armia generała Andersa i potem drugi korpus to jest taka formacja, w którym życie kulturalne jest bardziej widoczne niż działalność zbrojna. Ukazują właśnie, się. Andersa pełna była też artystów. No właśnie. Także tych, których Gustaw Fredling-Grudziński spotykał, z którymi zetknął się przed wybuchem wojny. Ukazują się pisma literackie, społeczne, wystawiane są sztuki teatralne, czyli tworzone są zespoły teatralne, koncerty i tak dalej, i tak dalej. To jest formacja ludzi, i to jest kwestia bardzo ważna dla późniejszego okresu, która wie, że mimo utraty państwa jedyną formą przetrwania Polaków jako narodu jest pamięć o tym, czym jest kultura polska. Wszyscy oni bardzo dobrze wiedzieli, że Polska przetrwała zabory, dzięki kulturze. No tak, to co zrobiło na mnie szczególne wrażenie we wspomnieniach Gustawa Hrellinga-Grudzińskiego, on też wielokrotnie o tym wypowiadał się, jaka była reakcja na to zgnębienie potworne, nieludzkie po obozie. Nie tylko milczenie początkowe tych, których wypuszczono, ale także próby budowania i ratowania swojego bycia człowiekiem jako takim, bez względu na narodowość. Po prostu bycia człowiekiem gdzieś w słońcu Iranu. Ponownego oswajania się także ze światem przyrody, który Hrellinga-Grudziński w innym świecie opisywał jako taki niezwykle drapieżny, nieprzychylny. Pisze o tym, że bycie na emigracji daje mu poczucie komfortu, bo daje mu poczucie dystansu. Patrzy na swój kraj z dystansu. Trzeba pamiętać, że emigranci, którzy zdecydowali się zostać na emigracji, to był rodzaj misji tego, co oni nazywali pielgrzymowaniem do wolności, nawiązując do Mickiewicza. Emigranci, w większości ci, którzy się wywodzili ze wschodnich terenów II Rzeczpospolitej, czyli zajętych przez Sowietów, nie mieli do czego wracać. Oni utracili swój kraj. Ale ten kraj. Motyw Zobaczmy emigracji... Zresztą, jak sam Hrellinga-Grudziński mówił o tym. Ale ten motyw emigracji też pojawia się w jego twórczości w ten sposób, nadając całemu jego pisarstwu taki wątek rozpoznawalności właściwie w całej Europie, ponieważ wszędzie motyw emigracji był bardzo częsty. Zresztą jedno z pierwszych opowiadań jak sam Hrellinga-Grudziński mówi o decyzji pozostania na obczyźnie. Powstał wtedy problem wracać, nie wracać. Oczywiście było dużo żołnierzy, którzy postanowili wrócić, mając tam żony, dzieci i rodziny. Prawda? Jakkolwiek się straszliwie bali po tych doświadczeniach, jakie mieli za sobą. Byli tacy, którzy pozostali. Prawda? Ja należę do tej drugiej grupy. Mieliśmy poczucie, że pozostanie nasze ma pewien sens. W okresie, kiedy korpus już się wybierał do Anglii, to ja zostałem w Rzymie jeszcze z grupą paru osób, które założyły z inicjatywy Jerzego Giedroycia Instytut Literacki i Kulturę. Ja do Paryża nie pojechałem ze względów czysto osobistych, bo podczas pobytu we Włoszech ożeniłem się z Krystyną Stojanowską. Malarką. Pojechałem z nią do Londynu. 5 lat spędziłem w Londynie i tu muszę powiedzieć otwarcie, prawda? To dotyczyło zresztą nas wszystkich, no po prostu
żyłem tam w strasznej biedzie. Ja inaczej pisałem Inny świat niż inne utwory, ale dlatego, że to po prostu czerpałem z własnego doświadczenia. I dlatego reguły tego pisania były inne. Ja mógłbym powiedzieć o pisaniu Innego świata, że pisałem go w myślach przez kilka lat. O ile piszę z dosyć dużym trudem. O tyle Inny świat pisałem tak, że prawie nie skreślałem ani jednego słowa, tak jednym ciągiem, prawda, w ciągu roku. Zdumiewająco. Ale to jest tak, jak gdyby ta książka była już napisana przedtem w głowie, prawda. Potem ta książka wyszła. Najpierw wyszła po angielsku w przekładzie Andrzeja Ciołkosza. Miała duże powodzenie, przede wszystkim znakomite recenzje, rzeczywiście znakomite. No i miała jeden po drugim dwa nakłady, co też było ważną rzeczą wtedy w Anglii. We Francji książka była przyjęta, potem odrzucona. Szalenie się nią zajmował Albert Camus, który był lektorem u Gallimarda. Przeczytał tę książkę z dużą admiracją i napisał list o tym do mnie otwarty, że uważa, że ta książka powinna się ukazać w tym całym świecie, że jest ważna i tak dalej. Ale że nie mógł przekonać dyrektora Gallimarda do wydania i że książka nie została przyjęta i dodał nawet tak ironicznie to zdanie, które do dziś pamiętam po francusku. Pour raison financière, je crois. No to teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co było powodem skazania książki Inny świat na tak długi niebyt. W Polsce oficjalne wydanie to dopiero 1988 rok. No tak. Inny świat podzielił losy większości książek i artykułów wspomnieniowych tych wszystkich, którzy wyszli ze Związku Sowieckiego i opisywali ten rzekomo raj stworzony przez Sowietów. Inaczej mówiąc, wszystko, co było prawdą o rzeczywistości sowieckiej, a szczególnie to, co dotyczyło sowieckich obozów koncentracyjnych, było całkowicie zakazane. I co więcej, Sowieci poprzez swoich tak zwanych popudczyków i swoją działalność propagandowo-dyplomatyczną wmówili ogromnej części lub prawie całości elit zachodnich, że w Związku Sowieckim nie ma żadnych obozów koncentracyjnych. Informacja o sowieckich obozach koncentracyjnych została ujawniona dopiero w tak zwanym przemówieniu Chruszczowa w 1956 roku. Czyli tak nadal nie mogła się przedrzeć na przykład we Francji, aż tak co najmniej do Sołżenicyna. Tak jest, tak. Ale jest, panie profesorze, to jest w takim planie publicystyczno-historycznym, można by nawet powiedzieć. A co z artystyczną jakością tego dzieła? Jak pan je ocenia? Z wielkie dzieło. Moim zdaniem to jest największa książka literacka na temat obozów sowieckich obozów koncentracyjnych, co nie znaczy, że nie ma innych wybitnych. Jest jakaś jedność doświadczenia pobytu w obozie koncentracyjnym sowieckim i niemieckim. O, i tu pan dotyka właśnie tego, co jest kością niezgody. Myślę, że nawet do dzisiaj w wielu krajach, szczególnie takich jak Włochy i Francja, a mianowicie do dzisiaj tabu w tych krajach, w dużej części, chociaż już może nie dominującej, elity dziennikarskich, uniwersyteckich, wydawniczych, jest zestawianie okupacji sowieckiej i niemieckiej. Zestawianie obozów koncentracyjnych niemieckich i sowieckich, chociaż historycznie sowieckie obozy koncentracyjne powstały wcześniej, o całą dekadę. Także, ale to jest osobny temat. Ale bardzo często też się mówi o takim pokazywaniu motywu mówienia o tym, że ta literatura i książka Inny świat to jest nawiązanie do literatury apokryficznej. Przywołuje się porównania z tak odległymi książkami, jak na przykład książki Daniela Defoe z 1707 roku. Później oczywiście nawiązania, o których bardzo często się mówi, czyli nawiązania do wspomnień z Domu Umarłych Dostojewskiego i takiej gry z Dostojewskim. Pisanie Herlinga o obozach koncentracyjnych to była odpowiedź na pytanie, które dzisiaj bardzo często w filozofii literatury
przywołuje się, wiąże się z nazwiskiem niemieckiego filozofa Adorno. Tak? Nie można uprawiać poezji po Oświęcimiu. No, jedna z wielu nonsensownych wypowiedzi takiej lewicowej inteligencji zachodniej, dlatego że ci, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, w tym Herling, wiedzieli bardzo dokładnie jedno, że nie źródła historyczne, nie dokumentacja, ale literatura jest jedynym sposobem, żeby opowiedzieć światu o tym, co się działo z ludźmi w czasie II wojny światowej, zarówno w łagrach sowieckich, jak i niemieckich. Dostojewski był pisarzem, który pozostawił po sobie najważniejszą w wieku XIX opowieść o rosyjskich obozach, czyli o zsyłkach, wspomnienia z domu umarłych. W związku z tym stają się jakby punktem odniesienia dla historii, która się dzieje, no powiedzmy, 100 lat później, w następnym wieku. I ten motyw jest w innym świecie, zarówno w postaci Motta, które się pojawia, jak i w postaci bardzo ważnego epizodu personalnego, ponieważ ta książka jest przywołana w trakcie opowieści o Rosjanach, którzy są takimi samymi ofiarami jak inne narodowości. Rozmawiamy tu o dosyć wyrafinowanych w gruncie rzeczy referencjach kulturowych, które znajdują się w dziele Herlinga, ale jakiś paradoks. Herling zawsze podkreślał to, że jest przede wszystkim pisarzem, że nie interesuje go działalność publiczna, polityczna. Tymczasem jego dzieło wywoływało bardzo dużo kontrowersji, także jego wypowiedzi publiczne. A oto jak sam Gustaw Hernig-Grudziński mówił o swojej obecności w polityce. Nigdy nie byłem, nie uważałem się za tak zwane zwierzę polityczne typu moich przyjaciół Adama Ciołkosza czy Jerzego Giedroycia, redaktora Kultury. Kultura. I tam był najżywszy mój okres zajmowania się polityką. Miałem poczucie, że w sytuacji, w jakiej wybraliśmy pozostanie na emigracji, Polak, nie, czy pisarz, czy nie pisarz, nie może sobie pozwolić na odwrócenie się od spraw politycznych, na to, co niektórzy nazywają pięknoduchowstwem. Miałem poczucie służby. I w kulturze to poczucie miałem aż do 1989 roku, czyli do upadku komunizmu. W kulturze oprócz moich tekstów czysto literackich, oprócz pisywałem też niepodpisane albo podpisane słowem redakcja czy redaktor komentarze, prawda, polityczne. Więc to też mnie bardzo wciągało w te sprawy. Zawsze ujmuje mnie w takich archiwalnych nagraniach to, co widać na półkach wielkich pisarzy. Tu na przykład pocztówka z Kościołem Mariackim, wizerunek świętego Franciszka. Panie profesorze, ale chciałabym zapytać o to, jak wyglądało życie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego po wojnie, gdzie nadal jego życie było wyjątkowo ciężkie i naznaczone także wieloma tragediami spowodowanymi przez los. Pierwszym problemem okazuje się dla całej tej generacji, dla wszystkich polskich emigrantów, to, że w momencie demobilizacji i w momencie podjęcia decyzji pozostania na Zachodzie, oni w praktyce pozostają bez grosza przy duszy. Emigracja oznacza deklasację, pauperyzację, nędzę. To, o czym mówi Herling, to nieustanna walka o siebie, o przetrwanie, ale w tym przetrwaniu jest także przetrwanie dnia codziennego. To jest zresztą tradycja polskiej emigracji na Zachodzie od końca XVIII wieku. Herling żeni się w Rzymie z Krystyną Stojanowską, wyjeżdżają do Londynu, podczas Giedroyć z grupą współpracowników jedzie do Paryża, do Maison Lafitte, miejscowości podparyskiej. Pytanie, dlaczego
Herling-Grudziński, który jest współautorem, czy współpomysłodawcą, współredaktorem pierwszego numeru Kultury, nie jedzie z nimi. Otóż nie jedzie dlatego, bo zakłada, że we Francji nie uda mu się utrzymać rodziny. Większość Polaków jedzie do Londynu. Tam jest ta emigracja znacznie większa, jest jeszcze rząd polski. Są jak gdyby teoretycznie większe możliwości przetrwania, przede wszystkim zarobkowania. I to jego przeczucie sprawdza się. On uważał, że z kulturą, w Maison Lafitte z kulturą, z Krystyną, swoją żoną, nie uda mu się we Francji przeżyć. Bardzo ciężko, dosłownie w nędzy, przez te 5 lat żyją w Londynie i w pewnym momencie, jest rok 53, Amerykanie zakładają Radio Wolna Europa. I przychodzi upragniona wieść o możliwości i współpracy. Zdzisław Nowak-Jeziorański zaprasza Herlinga. On podejmuje się tej decyzji tylko i wyłącznie z powodów finansowych, bo to oznaczało, że ma stałą pracę, dobrą pensję, będzie mógł utrzymać rodzinę. Jeszcze planowano wtedy, Krystyna planowała, że jej mama przyjedzie do Londynu. I w 2 tygodnie po przyjeździe Herlinga do Monachium jego żona popełnia samobójstwo. Popełnia samobójstwo, to była jej 3. próba samobójcza. Ona miała, to była bardzo wrażliwa osoba, która miała różne stany depresyjne i pogłębione przez II wojnę światową. Trzeba pamiętać, że to jest też cena, którą mnóstwo ludzi zapłaciło, nie w więzieniach, nie tylko na polu walki, ale także w swoim takim życiu osobistym. Po prostu nie wytrzymali tego ciśnienia. Panie profesorze, ale jednak w życiu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zdarzyło się tak, że on po raz drugi postanawia wejść w związek małżeński, tym razem z Włoszką, córką wybitnego intelektualisty, Lidią Croce, zaczyna nowy etap w Neapolu. Lidia Croce i Gustaw Herling-Grudziński poznali się w domu państwa Croce w Sorrento, gdzie Croce jeszcze prowadził rozmaite takie spotkania intelektualne. Tam miał same córki. Jedną z nich była właśnie Lidia. Tam Gustaw ją poznał. Zaiskrzyło między nimi. Ale później, ponieważ Herling był żołnierzem, wraz z armią Andersa przenosił się z południa na północ i ta znajomość się zerwała. Natomiast odnowił znajomość, chociaż może powiedzieć, zawiązał znajomość z osobą, którą poznał jeszcze w Palestynie, to znaczy z Krystyną. Lidia wyszła za Włocha, Gustaw ożenił się z Krystyną, wyjechał, jak mówiłem, do Londynu. I te 3 lata, o których on wspomina, pobytu w Monachium, to jest moment bardzo ciężkiego doświadczenia. On jest po prostu człowiekiem całkowicie zniszczonym psychicznie. Nie wiem, jak on przetrwał, bo on przez cały czas strasznie pił. To była choroba alkoholowa, z której wyciągnęły go 2 kobiety. 2 Lidie. Lidia Ciołkoszowa i Lidia Croce. Lidia Croce przyjechała po niego i zabrała go do Neapolu. Lidia Ciołkoszowa też do niego przyjeżdżała i wiedziała, co się z nim dzieje. Jeśli można powiedzieć, że w tamtym czasie istniał jakiś rodzaj uosobienia ducha kultury europejskiej, to na pewno Benedetto Croce był kimś takim. Tak jest. Gustaw Herling-Grudziński ląduje także poprzez swoje zaangażowanie w kulturę w samym sercu kultury europejskiej. No i jako twórca też coraz bardziej zaczyna kwitnąć. Chociaż oczywiście nie jest to twórczość znana jeszcze. Pisze opowiadania,
Przejdźmy może do tego wątku naszej rozmowy. Jednym z tych opowiadań jest Gorący oddech pustyni, zekranizowany w Teatrze Telewizji. Opowiadanie to taka forma literacka, której Gustaw Herling-Grudziński pozostał wierny przez bardzo wiele lat. Ale co wyróżnia jego kunszt literacki w tym zakresie? On późno zaczyna pisać opowiadania takie gatunkowo rozpoznawalne. Mianowicie... Inny świat to jest zbiór takich mikronowel biograficznych, z których każda mogłaby być punktem wyjścia do opowiadania. I opowiadanie, które dla Herlinga stało się tym najczęściej uprawianym i najbardziej rozpoznawalnym gatunkiem, napisał ich w sumie ponad 50, w tym dwa niedokończone. Opowiadanie Herlinga jest czymś zupełnie innym tematycznie niż na przykład Inny świat. Innym tematycznie od publicystyki czy krytyki literackiej powiązanej z zagadnieniami politycznymi. Opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to jest nieprawdopodobnie odważny, oryginalny sposób na taką laboratoryjną analizę egzystencjalną różnych sytuacji ludzkich. Tam nie ma polityki. Tam są tematami są te najstraszniejsze doświadczenia życia indywidualnego. Samotność, choroba, amnezja, kompletny brak porozumienia, odrzucenie, rozmaite traumy przeżywane przez ludzi. Jednym słowem, Herling, proszę zwrócić uwagę, od ciemnej strony życia społecznego jako pisarz przechodzi w opowiadaniach do diagnozowania i przedstawiania ciemnej strony egzystencji człowieka. W tym sensie można powiedzieć, że jest egzystencjalistą w takim bardzo szerokim rozumieniu, ale egzystencjalistą, który... Być może właśnie tutaj doświadczenie innego świata było kluczowe, który wbrew tej mainstreamowej kulturze europejskiej pełnej uśmiechu, młodości, sukcesu, zdrowia itd., itd., pokazuje człowieka w najtrudniejszych dla niego warunkach i sytuacjach upadku, nędzy, słabości. Wydaje się, że jednym z najciekawszych, być może najważniejszych dzieł Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jest ten ogromny dziennik, dziennik pisany nocą, który pokazuje autora z zupełnie innej strony, nieco bardziej intymnej. Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa, niezwykła książka. To sekretny i nigdy niepublikowany dziennik pisarza i wspomnienia Lidii Krocze i córki Marty Herling. Pan profesor miał wielki udział w wydaniu tej książki. Książka, która jest nie tylko pamiętnikiem, ale także fantastyczną literaturą po prostu. To jest kawałek świetnej literatury. Ma pan jakiś fragment, który szczególnie zapadł w pana pamięci? Czy ja? Tak, mam oczywiście kilka takich fragmentów. Jakkolwiek uprzedziłbym czytelników, to nie jest dzieło literackie na miarę dziennika pisanego nocą, ponieważ ten dziennik był pisany z myślą, że on nigdy nie zostanie opublikowany. Nigdy. Czyli w jego fakturze jest dużo takich zapisków urwanych, niedokończonych, nierozwiniętych. Charakterystyk ludzi i tak dalej, także takiej informacji codziennej, a kunszt pisarski Herlinga jako diarysty to jest właśnie sprawa dziennika pisanego nocą, o którym słyszeliśmy, że po śmierci Stępowskiego i Gombrowicza Herling uprawia w kulturze od roku 1971. Ale chciałbym zwrócić uwagę, sprostować dwie rzeczy w tych wypowiedziach pisarza. Jedna dotyczy innego świata. Nie jest absolutnie prawdą, że Herling napisał
inny świat, tak od ręki, z pamięci. Ja znam autograf tego innego świata. Jest on straszliwie pokreślony, miejscami nawet nieczytelny, choć są oczywiście duże fragmenty pisane w jednym ciągu. Wróćmy jeszcze na chwilę do dziennika pisanego nocą. Proponowałbym, żeby zestawić go oczywiście z Gombrowiczem. To porównanie nasuwa się samo, tak, także ze względu na miejsce publikacji paryską, tak, kulturę. Tak. Gombrowicz jest mistrzem autokreacji. Tak. Czy to samo można powiedzieć o Herningu Grudzińskim? Ależ oczywiście, jak najbardziej. Nie należy wierzyć pisarzowi w to, co on mówi, a w każdym razie trzeba weryfikować. Główna formuła Herlinga na temat jego dziennika jest taka, że on odrzuca dzienniki intymne, takie osobiste w rodzaju Żida, czy w tradycji powiedzmy Rousseau, i pisze dziennik intelektualny. Owszem. To jest rzeczywiście historia i kronika intelektualna Europy, ale w tej kronice, i tutaj słowo różnorodność, którego pan użył na samym początku, tam rozkwita w pełni blasku, bo dziennik jest złożony z bardzo różnych materii i tematycznych, i stylistycznych, i gatunkowych, ale to jest dzieło na wskroś osobiste, z bardzo osobistej perspektywy pisanej. Co więcej, jest to dzieło literackie, podobnie jak dziennik Gombrowicza, w tym sensie, że Herling kreuje rozmaite sytuacje, które... Może inaczej niż u Gombrowicza, nie tyle tworzą wyraźny portret biograficzny, bo ta biografia jest jakby wypychana, ale odwrotnie, one maskują to, co jest biograficzne. W dzienniku pisanym nocą mamy bardzo dużo przefiltrowanych, skonstruowanych w innej formule osobistych przeżyć, historii Herlinga, które bez znajomości jego biografii wydają się po prostu takimi opisami bezosobowymi. Nie mogę nie zapytać jeszcze o jeden gatunek, czyli o eseistykę Herlinga Grudzińskiego, bo bardzo wielu komentatorów jego twórczości mówi wprost, to jest pisarz europejski. Nie tylko, tak, ma rangę, to pisarstwo europejską, ale jest bardzo głęboko osadzone w tradycji kultury europejskiej. I jak to jest z tą europejskością Herlinga Grudzińskiego? Esej Herlinga, jak właściwie cała jego twórczość, czerpie swoje tematy, powiedzieć soki tematyczne z tego, co jest Herlingowi najbliższe. To znaczy, po pierwsze, z historii i kultury Włoch. Często mam takie wrażenie, zresztą moi znajomi Włosi, poloniści, podkreślają, że gdyby nie wiedza o biografii Herlinga, można by powiedzieć, że to są opowiadania napisane przez Włocha, przez oryginalnego pisarza włoskiego. Podobny przypadek do Konrada. Też gdyby ktoś nie wiedział, że był Polakiem, mógłby się nie domyślić o tym, jak wiele tych źródeł z jego biografii weszło w strukturę prozy angielskiej. To, co miał do powiedzenia o kulturze Włoch, także współczesnej mu, Gustaw Herling Grudziński, znalazło swoje odbicie w wielu publikacjach, w sztandarowych i największych gazetach we Włoszech. Gustaw Herling Grudziński publikował w rozmaitych pismach, ale pismem, które szczególnie ukochał, była paryska kultura. Tym bardziej większym ciosem było dla niego decyzja o rozstaniu z tym pismem. Zobaczmy jeszcze jeden fragment, w którym Gustaw Herling Grudziński mówi o jednym chyba z najważniejszych momentów w jego życiu, rozstaniu, tak, z paryską kulturą i Giedroyciem. Tak. Kiedy upadł komunizm i rozpoczęły się dalsze procesy po upadku komunizmu, powstała między mną i Jerzym Giedroyciem różnica zdań i to jest powód naszego rozstania. Do ostatniej chwili próbowałem, jak to się mówi, zaklajstrować tą różnicę, przywiązany do kultury, którą w końcu ja założyłem w Rzymie i w której pracowałem tyle lat. Dla mnie to rozstanie było rzeczą bardzo bolesną. Ale nie udało się. Giedroyć bardzo wyraźnie trwał na swoim stanowisku. Chodziło mianowicie o dziennik mój nowy, w którym był zapis pod tytułem Dekalog. To było w 10 punktach sformułowanie mojego poglądu na rzeczywistość polityczną w Polsce, które Giedroyć
odrzucił, prawda? I nie chciał absolutnie, nawet z kompromisowym jakimś odsyłaczem, że się nie zgadza z poglądem autora. Cośmy dawniej praktykowali w kulturze, która ostatecznie była miesięcznikiem liberalnym, prawda? W tym wypadku był bardzo twardy i nie zgodził się na to. I wtedy nastąpiło nasze rozstanie. Główną kością niezgody w tym moim dekalogu był punkt, w którym się ustosunkowałem do komentarza politycznego napisanego przez Krzysztofa Pomiana, który uznał to, co się stało w Polsce po upadku komunizmu, za alternance démocratique, prawda? Mianowicie za zmianę demokratyczną. To się bardzo przyjęło, zwłaszcza w sferach młodych profesorów w Polsce. Tutaj Pomian nie jest niewątpliwie odosobniony. Ten punkt widzenia przypadł do gustu redaktorowi Giedroyciowi. Ja go przyjąć nie mogłem. Ja uważam, że alternance démocratique to jest sytuacja, w której powiedzmy, jak w klasycznym kraju demokracji Anglii, partia konserwatywna przegrywa i przejmuje władzę Partia Pracy, Labour Party, albo na odwrót. Natomiast to, co się stało w Polsce, to był upadek reżimu, ustroju pewnego, którego nie można porównać z tym, co miało nastąpić po upadku. Czyli przełom bardzo gwałtowny w zasadzie. Ja porównywałem to, co się stało, z tym, co sam jako żołnierz drugiego korpusu we Włoszech obserwowałem naocznie, to znaczy z upadkiem faszyzmu. I wiem, jak to się odbywało, prawda, bo się temu przyglądałem. Uważałem, że to był dla nas pewien przykład, jak się należy zachowywać po upadku ustroju, a nie w wypadku tak zwanej zmiany demokratycznej. No i znów chyba wchodzimy w jakąś strefę paradoksu, bo pisarz, który, jak już to sobie powiedzieliśmy, jest głęboko zakorzeniony w wyobraźni, w kulturze europejskiej, mógł nas po 89 roku znowu przyprowadzić trochę bardziej, czy jakby naprowadzić na tropy tej ciągłości kulturowej, a jednocześnie jest to pisarz chyba, wobec którego można zastosować kategorię złej obecności w historii literatury, czy w świadomości literackiej, albo takiej kategorii, którą wybitny krytyk Tomasz Burek używał, czyli kategorii dzieła niczyjego. Dzieło niczyje, trochę osierocone, trochę być może sprowadzone do, owszem, takiej wielkości, którą trzeba uwzględnić w lekturach szkolnych, ale jednak w jakiejś mierze niewygodnej, więc przemilczanej w jakiejś swojej części. Albo takiej, do której się dojrzewa, jak Tomasz Burek powiedział. W czasach PRL-u Herling należał do pisarzy bardzo, tak mogę powiedzieć, wypychanych i wypchniętych ze świadomości polskich czytelników, po prostu jak większość literatury czy autorów pisarstwa emigracyjnego był zakazany z malutkim może okresem, kiedy kultura po październiku, czyli po 56 roku, przez mniej więcej rok docierała do Polski. Ale nie jest prawdą, że był nieznany tak zwanej elicie, ponieważ jego książka Inny Świat była szmuglowana, przesyłana do Polski, była znana przez środowisko literackie. Także artykuły, które były wysyłane, poczta przenosiła w jedną i w drugą stronę. Zresztą doskonale wiedział, co się dzieje w Polsce. Natomiast po 89, czyli po upadku komunizmu, następuje coś w rodzaju festiwalu Herlinga Grudzińskiego, jak i wszystkich innych pisarzy emigracyjnych, bo oni wchodzą ogromną falą do życia literackiego w Polsce i można powiedzieć, czytelnicy, którzy nie słyszeli o tych pisarzach w szkole, w czasie studiów, w mediach, nagle dostają do ręki książki autorów, o których przez kilkadziesiąt lat nie słyszeli i znajdują w tym rzeczy zupełnie dla nich rewelacyjne, nieznane itd., itd. A trzecią sprawą jest życie pisarza po śmierci. Proszę zwrócić uwagę, że trafiają wtedy wszyscy do czyśćca.
za życia o takich pisarzach jak Grochowiak, Białoszewski, Miłosz, Szymborska i wielu, wielu innych mogliśmy czytać kilka razy dziennie w prasie, słyszeć w mediach i tak dalej. Po śmierci nagle następuje brak zainteresowania mediów. To jest informacja o tym, kto kształtuje i w jaki sposób ten obieg informacji i wiedzę o literaturze. I po okresie tego czyśćca pisarze, ci najwybitniejsi, siłą rzeczy wracają do świadomości czytelników, są odkrywani przez następne pokolenia i osadzają się, tworzą kanon literacki. Ale chciałem zapytać o ten styk polityki i literatury. Czy jednak nie było to związane z doświadczeniem pokoleniowym, rozmaitymi odpowiedziami pisarzy na krytyków także środowiska literackiego czy kulturalnego, szeroko rozumianego, na komunizm? Bo po jednej stronie mamy Herlinga, kogoś, komu towarzyszył ten konradowski etos, także bardzo silnego dawania świadectwa pewnej prostej, ale nie w sensie oczywiście jakiejś prostoty takiej intelektualnej, tylko moralnej, pewnego opowiedzenia się za pewnymi wartościami, dania temu świadectwa. A z drugiej strony także nazwiska tych, którzy dokonywali w swoich życiorysach rozmaitych wolt i chyba nie zawsze potrafili albo chcieli przyznać się do tego, że z niskich pobudek dokonywali jakiegoś rodzaju zaprzedania się komunizmowi. I czy Herling pod tym względem nie był niewygodny po prostu? Myślę, że nie, że to raczej nie, że dzisiaj o obecności pisarza już nie decydują te, ale bardzo trafnie przez pana podkreślone sprawy historyczne. Herling rzeczywiście walczył z pisarzami polskimi, którzy zaangażowali się w stalinizm, a potem udawali, że nic się właściwie nie stało, że nie wiem, zostali ukąszeni przez Hegla. Zostali ukąszeni przez Hegla w najlepszym wypadku, a tak w ogóle mieli jakąś chwilową zaćmę, chorobę, pomroczność jasną, etc., etc., a później w ogóle wszystko jest doskonale. Więc on rzeczywiście szpile swoje wbijał bardzo okrutnie i trafnie w dzienniku pisanym nocą. Natomiast jeżeli można by mówić, że istniał wobec jego twórczości jakiś opór czy jakaś niechęć, to raczej wtedy, kiedy on za życia pisał rozmaite rzeczy dla różnych ludzi mało przyjemne i komentował bieżące życie w Polsce, w tym także scenę polityczną. Natomiast po śmierci ta polityczność, jeśli tak mogę powiedzieć, płowieje. To znaczy ona już wtedy staje się elementem historii współczesnej i pozostaje to, co jest najważniejsze w dorobku pisarza, czyli jego wielkie dzieło. Bo Herling jest jednym nie tylko z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, ale także jest jednym z najbitniejszych intelektualistów. No właśnie, dowodem na to jest tablica, którą w 2012 roku, zdaje się, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, w Neapolu odsłoniło trzech prezydentów. Prezydent Polski, Niemiec i Włoch. Zdradźmy, gdzie jest ta tablica, może warto się tam udać w jakichś wakacyjnych podróżach. Tablica została odsłonięta na willi, na zewnętrznej ścianie willi, w której mieszkał Gustaw Herling Grudziński ze swoją rodziną i rodzina Kroczego. To była willa, którą rząd włoski ofiarował rodzinie Kroczego w podziękowaniu za zasługi tej rodziny i samego Kroczego dla historii i kultury włoskiej. Symboliczny fakt polega na tym, że po raz pierwszy chyba w dziejach politycznych Europy, jeśli nie świata, trzech prezydentów różnych krajów spotyka się, żeby odsłonić tablicę upamiętniającą pisarza, który był przez większość swego życia pisarzem nieznanym, zamkniętym w takim małym getcie, jakim było środowisko emigracyjne. I że ci prezydenci reprezentowali sobą trzy zupełnie inne drogi dochodzenia do pozycji politycznej. A mianowicie
Prezydent Włoch, który był gospodarzem, był ikoną włoskiego tak zwanego liberalnego komunizmu. Prezydent Niemiec, Gauck, był ikoną walki i oporu przeciwko sowieckiej okupacji w Niemczech, czyli sowieckiej strefy okupacyjnej w NRD. Polski prezydent, który był Bronisław Komorowski, wywodził się z Solidarności. Te trzy zupełnie różne symboliczne nurty splotły się w jedną całość, której efektem był hołd złożony polskiemu pisarzowi. Myślę, że byłoby to niemożliwe bez jego twórczości, nie działalności politycznej. Znali inny świat i myślę, że wszyscy z nich znali także fragmenty czy całość dziennika pisanego nocą i nie było dla nich, tu mogę zdradzić tajemnicę w cudzysłowie dyplomatyczną, żaden z tych prezydentów Polski, to jest oczywiste, ale żaden z prezydentów ani Włoch, ani Niemiec, ani przez chwilę nie wahał się, żeby wziąć udział w tej uroczystości. To tym optymistycznym gestem i przywołaniem wydarzenia kończymy naszą rozmowę. Ale był to obraz symboliczny. Gustaw Herling-Grudziński lubił takie obrazy, lubił swoją twórczość inkrustować takimi obrazami, z których można wyczytać rozmaite sensy. Być może także przesłaniem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jest to dotyczące pamięci, odzyskiwania pamięci, nawiązywania ciągłości poprzez te wszystkie straszliwe turbulencje wieku XX. Naszym gościem był pan profesor Włodzimierz Bolecki. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję. A na koniec zobaczmy, jak Gustaw Herling-Grudziński mówił o zadaniu odzyskiwania pamięci. Ostatnio właśnie uderzyło mnie niesłychanie jedna rzecz, która wydaje mi się zupełnie absurdalna. Mianowicie w Rzeczypospolitej ukazał się ogromny wywiad trójki dziennikarzy właśnie Rzeczypospolitej z prezydentem Kwaśniewskim. I tam jest takie zdanie. Patrząc na to zimno i realnie, okazuje się, że pozostaje tylko droga współpracy i sporu o to, co naprawdę dzisiaj określa Polskę i jej przyszłość. Politycy nie powinni zajmować się historią. Więcej, dziennikarze i intelektualiści też są bezradni wobec historii. Słusznie ci dziennikarze wybili to na tytuł i dali taki tytuł temu wywiadowi. Politycy nie powinni zajmować się historią. Gdyby w Polsce był konkurs na największe bałamuctwo roku, to ja bym przyznał tutaj pierwszą nagrodę prezydentowi Kwaśniewskiemu za rok 1996. Bo wyobraźmy sobie, że upada faszyzm we Włoszech, i pierwszy prezydent De Nicola i premier De Gasperi zwracają się do swoich rodaków, że przestali się zajmować historią. Wyobraźmy sobie, że generał De Gaulle wzywa Francuzów, żeby zamknęli, prawda, w kasie ogniotrwałej historię Vichy. Wyobraźmy sobie, że kanclerz Adenauer wzywa na użytek wewnętrzny, bo to za granicą było niemożliwe, Niemców, żeby przestali się grzebać w historii, prawda, bo sądzi, że w ten sposób nastąpi szybciej ich rekonwalescencja. To byłyby absolutne nonsensy. Ja nie mogę zrozumieć, jak człowiek, który w końcu ma za sobą studia uniwersyteckie, chociaż zdaje się, że nieskończone, ale wszystko jedno to nie ma żadnego znaczenia, który jest kimś niewątpliwie, ja nie odmawiam mu tego, żeby coś takiego mógł powiedzieć. Ja stoję na stanowisku i to podkreślałem wielokrotnie filozofa amerykańskiego George'a Santayana, którego zdanie wydaje mi się niesłychanie mądre. Santayana powiedział tak, kto stara się odkreślić przeszłość i zapomnieć o niej, ten ryzykuje jej powtórzenie. Ja się tego trzymam, prawda? Kwaśniewski właściwie w pewien sposób chce zrobić z Polaków naród bezhistoryczny, jakby powiedział Norwid. To jest niemożliwe. Narody istnieją dzięki temu, że mają swoją historię. Więc on, dlatego, że mu to jest politycznie wygodne, prawda? Że woli on mówić o przyszłości. No ale to jest niemożliwe po prostu. Każdy człowiek zresztą prywatny ma swoją przeszłość i pamięta o niej, stosuje się do tego, co przeżył, prawda? No inaczej czym by był? Ja nie rozumiem tego zupełnie. Mam
Zgadzam się z tym, że ci dziennikarze to wybili w tytule. Politycy nie powinni zajmować się historią. No, wybili w tytule, jak gdyby chcąc palcem wskazać na tą jego główną filozofię, prawda? Która jest filozofią zupełnie, naprawdę, nie chcę używać jakichś takich słów bardzo ostrych, ale niepojętą przynajmniej, niepojętą u człowieka na tym stanowisku, prawda? Który powinien pewne rzeczy rozumieć, no. Państwa żyją między innymi historią. I jak tu można to odebrać? W imię czego? W imię jakiejś większej wydajności, przypuszczam, bo nawet nie bardzo rozumiem dlaczego. Nie można tego zrobić. My musimy odzyskać pamięć.